Witam serdecznie. Kolejny dzień, kolejna ostatnia nadzieja chyba umarła. Jednak dobrze liczyłem, że coś się stanie. Napięcie spadło do 7 V. Zobaczmy jednak, co się dzieje w celach. Nic. Aż dziwne, że tu się nic nie dzieje, a tak napięcie spadło. Gdzieś akumulator się wydaje ciepły gdzieś tutaj w tej okolicy. Tutaj się nic nie dzieje. Dosłownie nic się tu nie dzieje. Ja to mam szczęście do tych akumulatorów. Spróbujmy zobaczyć na pacjenta. Tutaj dałem temu ostatniemu rodzynkowi szansę na połówkowcu. Było takie 10,5, jest 10,75, więc połówkowiec jest, jak to się mówi, chyba zbyt delikatny, żeby cokolwiek tutaj zmienić. Odłączamy pacjenta. Pacjent też, jak to się mówi, zmarł. Cała seria Frankensteina opiera się na fikcji, jak to się mówi. Fikcja, że się uda coś uruchomić. Spróbujemy sobie dać tego mierniczka. Co on pokaże? Lubię właśnie te wskazówkowce. Fajnie widać, co się dzieje, jak się coś włącza albo wyłącza. No i teraz sobie nacisnę na zasilaczu laboratoryjnym i się rozłączymy. No i napięcie spadło na 6 V. Czyli jak to ma 6 cel, mamy połowę nominału, czyli przynajmniej 3 cele umarły. Ja jestem w stanie powiedzieć, że 3 w plusie umarły. Ale to tak umarły, naprawdę. To tak smutne, powiem wam szczerze, smutne. Myślałem, że chociaż na ostatni raz, na ostatni ten, no, ostatni akumulator da jakąś nadzieję, że będzie troszeczkę lepiej. Ale niestety, jest ciepły tutaj, to jest mniej więcej tu, czyli gdzieś tutaj jest prawdopodobnie pełna zwora, że brało ten 1,4 A. Zasilacz się troszkę zagrzał, ale nic, zostawię go mniej więcej tak w takiej pozycji, jakiej jest przez kilka godzin. Przed pracą zobaczę i chyba to będzie ostatnia część z serii Frankenstein. I później będzie srogie, gorzkie podsumowanie. Co tu się udało przez ten cały czas uzyskać? Czy warto było, czy nie było warto? Więc do zobaczenia za kilka godzin. Witam ponownie. A więc, co się stało przez kilka godzin? Jak widać, nie za dużo. Jedynie napięcie spadło do 5 V. Na 12-woltowym akumulatorze. Czyli można ująć tak, że wróciliśmy zaś do punktu wyjścia. Było 5 V, ładowaliśmy, mieliśmy ładne 12 V i wróciliśmy do 5. Czyli wlej, wylej, wersja nadzieja plus. Dało ci nadzieję, a okazało się, że straciłeś. Czyli pomału nadchodzi czas srogiego podsumowania całej akcji. Tak samo z tymi akumulatorami, co tutaj są. Ten sam numer. Wlej, wylej. Czekają na eksperymenty, rozładowania i tak dalej. Chyba tyle w temacie. Ze zworą na celach na razie nie idzie wygrać. Na razie. Ale nie odpuszczę. Jeszcze coś będę próbował.
To nic, wielkie dzięki za obejrzenie serii. Będzie na dniach robione podsumowanie całego Galimatiasu. Więc do zobaczenia. Lajki, subskrypcje, polecenia. Mile widziane, bo jednak pomału 2 tygodnie spędzone w piwnicy z bieganiem z kwasami, strzykawkami, aerometrami i tak dalej, a wyszło jak zawsze. To nic. Dzięki, pozdrawiam, do zobaczenia.